Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór w Wielkim Tygodniu. Posłuchajmy słów z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan, oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że duch mój na nim spoczął. On przyniesie narodom prawo. Nie będzie wołał, ni podnosił głosu. Nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej. Nie zgasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi prawo, nie zniechęci się, ani nie załamie, aż utrwali prawo na ziemi, a jego pouczenia wyczekują wyspy. Tak mówi Pan Bóg, który stworzył i rozpiął niebo, rozpostarł ziemię wraz z jego plonami, dał ludziom na niej dech ożywczy i tchnienie tym, co po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem. Ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. Dzisiaj czytamy proroctwo Izajasza o słudze pańskim, o słudze Jahwe. Widzimy, jak Izajasz zachwyca się tym, który ma przyjść, który ma być Mesjaszem. To jest, myślę, też zachęta dla nas, abyśmy w tych ostatnich dniach już Wielkiego Tygodnia zajmowali się Jezusem, żebyśmy pozwolili sobie na to, żeby się Nim zachwycać. Nie jakimiś aspektami Jego życia, ale Nim samym. Postarajmy się znaleźć czas na adorację Jego samego, na medytację o Nim samym, żebyśmy byli przy Nim, żebyśmy się bardzo konkretnie zajmowali tylko Nim samym, żeby On stał się kluczem do wszystkiego na tym świecie, do zrozumienia najgłębszych tajemnic. On, Jezus Chrystus, sługa Pański, sługa Jahwe, On jest teraz najważniejszy. Pomódlmy się wspólnie. Nasz najlepszy Ojcze, ten wielki poniedziałek chcę przytulić się do Twojego serca. Nigdy nie będę Ci w stanie wynagrodzić Twojej miłości, jaką masz do każdego człowieka. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, jak bardzo Cię kocham. Wiesz, że sami tego nie potrafimy teraz zrobić, więc pomóż nam okazywać Tobie miłość. Amen. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na jutro. Przebacz komuś winę, którą Ci wyrządził. Tym razem to Ty sam przebacz temu, kto dopuści się wobec Ciebie jakiegoś zła. Jeśli zaś brakuje Ci sił, by przebaczyć, poproś Jezusa o taką łaskę. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.